Na Mazurach, w hotelowym Centrum Kongresowo-Wypoczynkowym w Rynie, odbyła się 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia. Tradycyjnie już zorganizowali ją wspólnie Uniwersytet Jagielloński z Krakowa, Społeczna Akademia Nauk z Łodzi, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce oraz Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. W naszej gospodarce funkcjonuje cała masa różnego rodzaju przedsiębiorstw, ale jednym z wiodących i z najbardziej licznych branżowo to są właśnie firmy związane z ochroną i służbą zdrowia. A więc naturalnie ten segment gospodarki potrzebuje bardzo dużo i bardzo dobrych fachowców. Debatujemy na tym, jak dostarczyć wysokiej jakości usługę zdrowotną za rozsądną cenę. To jest jakby główny cel, ale zmieniają się metody osiągania tego i rynek się rozwija. Na przykład 6 lat temu mówiło się jakoś na przykład o zakupach grupowych. Mówiło się nieśmiało, że gdzieś tam 2 szpitale, 3 szpitale kupiły razem jakieś tam leki czy sprzęt medyczny. W chwili obecnej powstają, już są na rynku profesjonalne firmy, które się tym zajmują. Szpitale też tworzą duże stowarzyszenia. Więc cały czas posuwa się do przodu organizacja i tutaj jakby mam nadzieję, że też ta konferencja się do tego przyczynia, że jesteśmy coraz sprawniejsi jako zarządzający szpitalami i szpitale jako organizacje. Efektywne zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej było głównym tematem dwudniowych dyskusji. Zakupy grupowe, czyli zwiększenie siły przetargowej szpitali jako nabywców i wymuszanie niższych cen na dostawcach, oszczędzanie energii czy korzystanie z odnawialnych jej źródeł oraz ciągłe usprawnianie organizacji pracy i produktywności szpitala to tylko niektóre z przedstawionych sposobów na zmniejszenie kosztów szpitali. Duże oszczędności może też zdaniem Marcina Kaucza z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przynieść odejście od dotychczasowych zasad stosowanych kryteriów w zamówieniach publicznych, ale nadal z zachowaniem przepisów prawa. W Polsce takim grzechem najcięższym jest koncentrowanie się na cenie zakupu. Już coraz więcej osób zaczyna patrzeć na to, że co będzie potem, wydam na zakup, a potem co dalej. Ale w dalszym ciągu 94%, jeżeli się nie mylę, jakich badania były robione ostatnio, wyboru kryteriów oceny to jest cena. Jeżeli się tak upieramy przy cenie, no to propozycja pierwsza byłaby taka, no to uwzględnijmy koszty w cyklu życia. Uwzględnijmy to, ile to nas będzie kosztowało. Skłońmy tego, kto nam oferuje produkt, żeby nam wyliczył, albo pomógł nam wyliczyć, albo przedstawił dane, żebyśmy sami mogli wyliczyć, ile ten produkt nas może kosztować. I to by rozwiązało szereg problemów związanych z tym, co tak naprawdę kupujemy. I druga sprawa, i tego jeszcze na razie nie robimy, chociaż powoli też zaczynamy to robić, to jest próba rozmowy z potencjalnymi dostawcami. Oczywiście w sposób jawny i transparentny, z pewnym wyprzedzeniem. Jeżeli chcemy mieć coś nowego, jeżeli chcemy mieć coś jakościowo lepszego, znaleźć pieniądze, których na razie nie ma, to musimy zapytać rynek, czy takie coś mogliby dla nas stworzyć. I przykłady, które podawaliśmy na naszej konferencji, pokazywały, że jeżeli odpowiednio wcześnie spytamy dostawców, czy mogliby przygotować coś specjalnego dla nas, to dostawcy bardzo chętnie taką rzecz robią. Uczestnicy dzielili się doświadczeniami w poszukiwaniu źródeł finansowania działalności szpitali czy przychodni oprócz kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. 3 lata temu zmieniły się w Polsce zasady podziału finansów przez NFZ. Regiony mniej zamożne dostają więcej pieniędzy na świadczenia zdrowotne. Podział ten związany jest z populacją pacjentów. Mimo to dyrektorzy placówek służby zdrowia zaznaczali, że kontrakty utrzymują się od kilku lat na takim samym poziomie. Nie spadają, ale też nie wzrastają, ale rosną koszty, dlatego są zmuszeni szukać możliwości cięcia kosztów i poszukiwania dodatkowych źródeł przychodów. Według dyrektora warmińsko-mazurskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia priorytetem powinno być jednak lepsze zarządzanie pieniędzmi przez menedżerów szpitali, bardziej świadome wydatki, a nie na przykład wzrost pieniędzy przekazywanych przez fundusz. Od roku 1999 do dzisiaj poziom nakładów na opiekę zdrowotną wzrósł w Polsce 300%. Czyli jest 3 razy więcej pieniędzy. Zadłużenie zakładów opieki zdrowotnej w tym samym czasie w Polsce nie uległo zmianie. Wnioski rodzą się same. Po prostu zarządzanie jest głównym kluczem do tego, czy dana firma ma zadłużenie, czy nie ma, a my jesteśmy tego najlepszym przykładem, ponieważ województwo warmińsko-mazurskie przy stosunkowo niewielkich nakładach ma jeden z najniższych wskaźników zadłużenia zakładów opieki zdrowotnej i on się co roku zmniejsza. W tej chwili wymagalne zadłużenia w naszym województwie to jest tylko 16 milionów złotych w skali kilku miliardów w Polsce.
Za coraz mniejsze pieniądze nie można robić coraz lepiej, wydajniej pracować i zarządzać przedsiębiorstwem, twierdzą teoretycy zarządzania. Dlatego ich zdaniem, żeby placówki służby zdrowia były rzeczywiście efektywnie zarządzane, nie powinna maleć pula pieniędzy na świadczenia zdrowotne. Można poszukiwać optymalizacji i zmniejszania kosztów produkcji i dystrybucji, tak to bym uznał, ale to jest jakiś pewien pułap, poniżej którego, ja to mówię, rzemieślnik nie może zejść niżej, bo w ten czas ucierpi jakość. Nie da się po prostu ciągle jakości obniżać, bo i tak chodzi tak de facto o to, że tym wykonawcą jest człowiek. No nie można cały czas człowieka trzymać w zniewoleniu za małe pieniądze, że on będzie efektywniej i lepiej pracował, że będzie zdobywał nową wiedzę, nowe kompetencje. Pieniądze na ochronę zdrowia nie wzrastają, ale rośnie liczba ludzi starszych, czyli pula ich potrzeb zdrowotnych do zaspokojenia. Sytuacja demograficzna społeczeństwa oraz ekonomiczna na rynku wymuszają na zarządzających zakładami opieki zdrowotnej coraz sprawniejsze zarządzanie. Jak podkreślał Adam Kozierkiewicz, ekspert do spraw ekonomii wiedzy, trzeba zacząć sprawdzać, jaki jest rzeczywisty popyt na usługi, restrukturyzować procesy opieki oraz racjonalizować koszty. Jako przykład mogę podać taki rodzaj usług, który bardzo łatwo i myślę, że nawet z poparciem pacjentów dałoby się usunąć. Mianowicie są to tak zwane wizyty recepturowe, tak? Czyli pacjent przewlekle chory, co 2 miesiące co najmniej musi pójść do lekarza po to, żeby dostać receptę na ten sam lek. Tak? I obecnie jest to wymóg głównie prawny, trochę wymóg kreowany przez środowisko medyczne, no ale to powoduje, że wiele osób chodzi do lekarza tylko z tego powodu, tak? Wydaje mi się, że jest to około 30% wszystkich wizyt u lekarzy, czy to POZ-u, czy specjalistów, tak? Czyli innymi słowy, jeśli by zredukować tego rodzaju usługi, na przykład o połowę, to mielibyśmy o 15% potencjału wytwórczego więcej w systemie. Można też zamienić niektóre przyjęcia do szpitali, na przykład po to, żeby wykonać pacjentowi rezonans magnetyczny, na opiekę ambulatoryjną, podkreślał Adam Kozierkiewicz. Zmniejszenie nie do końca uzasadnionych przyjęć do szpitala, jak również zmniejszenie liczby samych szpitali w Polsce, to kolejne rozwiązania, które mogą przynieść oszczędności w ochronie zdrowia. W Polsce w tej chwili jest, sami nie wiemy ile, 700-800 szpitali. Jeżeli byłoby w Polsce 500 szpitali, naprawdę nic by się nie stało. Daję gwarancję, że gdybyśmy zlikwidowali 1/3 szpitali w Polsce, to by nikt tego nie odczuł. Co więcej, zakładam się, że będziemy musieli to zrobić, dlatego że cały świat idzie w tym kierunku. Nie potrzeba nam jest skoncentrowanej, bardzo drogiej technologii w jednym miejscu, tylko potrzebna jest technologia rozproszona, o czym zresztą dzisiaj mówi jeden z ekspertów. W związku z tym powinniśmy zlikwidować 300 szpitali w Polsce. Ale to nie znaczy, że likwidujemy potrzeby zdrowotne. Powinniśmy po prostu te potrzeby zdrowotne zalecać w inny sposób. Szpitale są niezwykle kosztochłonnymi miejscami. Nie wszystko trzeba wpychać do szpitali. Zakłady opieki zdrowotnej w Polsce będą więc musiały dostosować swój sposób funkcjonowania nie tylko do obecnej sytuacji finansowej na rynku w Polsce, podkreślali uczestnicy konferencji, ale także będą musiały dostosować się do wytycznych Unii Europejskiej. Mamy kilka obszarów, które tutaj będą poruszone od priorytetów politycznych, które przechodzą z Brukseli. Na razie jest bardzo duża dyskusja na temat finansowania naszego systemu zdrowotnego, organizacje profesjonalnych, czy lekarzy, czy pielęgniarki i też do tego, ile my na razie robimy na przykład w szpitalach w porównaniu do lekarzy rodzinnych. To też będzie bardzo ważne. Nasz system robi się coraz więcej musimy płacić do naszego systemu, ale w tym czasie też ludzie się starzeją, potrzeby się zmieniają i do tego Polska będzie w następnych latach bardzo pilnie musiała się dostosować.
Organizatorzy i uczestnicy konferencji byli zadowoleni z możliwości wymiany doświadczeń, omówienia przykładów rozwiązań już wprowadzanych przez innych. Jak podkreślali, sposoby na szukanie oszczędności, a jednocześnie wykorzystane nowe źródła finansowania dają możliwości lepszego zarządzania bez obniżania jakości leczenia przy takim samym poziomie nakładów na zakłady opieki zdrowotnej. Oszukujemy pieniędzy, czy usprawniamy organizację i chcemy za jednym zamachem, chociaż to wydaje się sprzeczne, osiągnąć dwa cele i poprawić jakość i zmniejszyć koszty. I to jest możliwe, dlatego że często, powiedzmy, funkcjonujemy w jakiś tam stary sposób. Z jednej strony i więcej wydajemy i dajemy gorszą usługę, chociażby wdrażanie systemów informatycznych, to też znacznie usprawnia jakość i zmniejsza jakby zapotrzebowanie na przykład na pracę ludzką, ale poprawia jakość, a zmniejsza koszty. Wymiana poglądów i doświadczeń naukowców, menedżerów, ekonomistów oraz lekarzy z Polski i Europy umożliwia lepsze przygotowanie się osób zarządzających zakładami opieki zdrowotnej w Polsce do przekształceń w ich funkcjonowaniu, czyli do prowadzenia coraz sprawniejszego zarządzania, podkreślali uczestnicy konferencji. Organizatorzy już zapowiedzieli kolejne takie spotkanie na przyszły rok.